oglądajcie Polistudio. Polistudio. Dziś wieczorem w Isabel Bader Theatre przy Charles Street w Toronto odbędzie się wyjątkowy koncert. Znakomici artyści z Polski i Kanady będą występować na rzecz badań nad epilepsją, zdradliwą, nie do końca zbadaną chorobą. Na tę szczególną imprezę zaprosi Państwa dwoje wykonawców. Wybitny piosenkarz jazzowy Marek Bałata, który przybył z tej okazji specjalnie z Polski, oraz znana śpiewaczka Małgorzata May, będąca jednocześnie organizatorem koncertu. Dzień dobry Państwu. Mam okazję gościć w studiu Polskiej Credit Union i chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na koncert, który odbędzie się dzisiaj wieczorem o godzinie 7 w Isabel Bader Theatre. Dzisiaj w studiu mam przyjemność spotkać się z panem Markiem Bałatą, główną gwiazdą tego koncertu. I chciałabym, Marku, zadać Ci parę pytań, jeśli pozwolisz. Proszę powiedz, jakie były Twoje ostatnie koncerty i jakie są Twoje plany artystyczne najbliższe? W Krakowie mamy szalony i wspaniały festiwal w Piwnicy pod Baranami. Jest to festiwal jazzowy, który odbywa się co roku w lecie. Mój kolega Witek Wnuk, który przebywa na co dzień w Kuwejcie, organizuje ten festiwal, zapraszając wszystkich polskich artystów do Piwnicy pod Baranami, gdzie masa turystów może posłuchać i zobaczyć, jak wygląda polska muzyka jazzowa. Oprócz tego na Placu Szczepańskim będzie koncert Europejska Noc Jazzowa, gdzie z zaproszonymi kolegami z okolicznych krajów europejskich będziemy wykonywać swoje własne kompozycje. No to jest taka integracja. Muzyka jazzowa opiera się na niesamowitej, niepisanej umowie, że czasami bez próby możemy muzykować z muzykami z całego świata, nawet z Chin ludowych przed transformacją. To ciekawe. A właśnie jeśli chodzi o dziedzinę improwizacji, to chciałabym tutaj przypomnieć, że Marek jest uznawany za jednego z najlepszych w Europie w dziedzinie improwizacji. Właśnie na dzisiejszego wieczoru będziesz improwizował. Proszę powiedz, na w jakim temacie? Ponieważ moje śpiewanie opiera się na przewadze sylab, takim paplaniu abstrakcyjnym między słowami, pozwalam sobie na przedstawienie jazzowej wizji Fryderyka Chopina, który zawiera w sobie ten element, który fascynuje i frapuje jazzmenów, żeby przypierniczyć bardzo szybko i ostro, pokazując wirtuozerię, która jest obecna w utworach Chopina, a jednocześnie pokazać pewien nastrój, romantykę, więc będzie troszeczkę pieśniż Fryderyka Chopina oraz preludium e-moll, etiuda f-moll. Reszty nie zdradzę, ponieważ może zawierać element reklamy demoralizującej, to znaczy piosenka pod tytułem Hulanka, gdzie zaliczyłbym to do clubbingu. Okazuje się, że w czasach Chopina też nieźle drinkowali. Oprócz tego oczywiście coś, co będzie integrować i pozwalać na pewien luz, przedstawimy wraz z kolegami kanadyjskimi muzykami swoją wizję standardów. No to wiadomo, że to będzie coś, co wszyscy znamy. Dla nich przygoda z Chopinem i z moimi kompozycjami będzie czymś nowym. Właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja bardzo jestem z tego dumna, że będziemy mogli otworzyć się i pokazać kanadyjskim muzykom i światu muzycznemu tutaj w Toronto, ponieważ są zaproszeni goście z festiwalu jazzowego. O, może ta współpraca będzie się rozwijała, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się nie przestraszą, jak czujemy Chopina. Pewnie wódkę Chopin wypili. Im trudno sobie wyobrazić, że można takie tematy właśnie brać, ale prawda, jazz ma w sobie takie właściwości, że nieskończona wolność stoi przed tobą, prawda? I wydaje mi się, że to jest niesamowita przygoda, że my wiemy, jak tego Chopina zagrać, tak, i możemy go na swój indywidualny sposób transformować. Natomiast wszyscy na świecie wiedzą, jak gra się amerykańskie standardy lat 30., wtedy, kiedy pod koniec tych lat spadały w Polsce bomby, gdzieś tańczono i śpiewano na przykład My Funny Valentine. Więc teraz oczywiście jest to przedmiotem zarabiania firmy telefonicznych, które oczywiście namawiają ludzi do wysyłania sobie życzeń przez SMS. Ja nie wysyłam SMS-ów, ale dzwonię. Tak dzwoniłam do ciebie, jak również do pana Johna Alcorna, który występuje obok nas. Jest to znany wokalista torontoński, ulubieniec Toronto, który brał udział w tegorocznym festiwalu jazzowym i miał świetny o nim artykuł, był napisany około w zeszłym tygodniu. Był kilkakrotnie mianowany na wokalistę roku, ale również ty byłeś mianowany. Powiedz, ile razy, od którego roku to już tak trwa? Nie no, to
Od 90 jakoś tak. Tak, skromniutko. Lubią, tak, od 91 roku, proszę Państwa, Marek jest zawsze top on the list. Gratuluję i cieszę się bardzo, że zaakceptowałeś moje zaproszenie. I jeszcze chciałam powiedzieć, że otworzyłeś przede mną wielkie serce i wielką duszę wielkiego humanisty, za co Ci bardzo dziękuję. Kurczę, Małgosiu, proszę Cię. Tak, proszę Państwa, obok będą nam akompaniować, będzie akompaniować zespół złożony z 7 doskonałych torontońskich muzyków jazzowych i Toronto Symfonietta Strings Quartet. Niesamowite. Tak, więc duży koncert, duża obsada, piękny teatr naprzeciwko Royal Ontario Museum Downtown Toronto. No ale przecież, Małgosiu, musisz powiedzieć też coś o sobie. Ja wiem, że Małgosia jest wybitną śpiewaczką. Pamiętam, jak kupiłem sobie nowy teleobiektyw i kiedy skierowałem ten obiektyw na niebo, chcąc sfotografować jakiegoś ptoka, zobaczyłem, słuchajcie, wielki transparent, który był niesiony przez ponaddźwiękowy samolot, na końcu którego był sztandar Margaret May. No, pomyślałem sobie, że to jest wspaniałego połączenie fotografii cyfrowej z wokalistyką. Małgosia łączy te wszystkie elementy muzyki poważnej, gdzie ja mogę tylko powiedzieć, że system Pavarotti to jest płacenie przed koncertem, w przeciwieństwie do muzyki jazzowej. Natomiast Małgosia dźwiga na sobie ciężar organizacyjny, a jednocześnie przepięknie śpiewa. Powiem, że to jest wielka sztuka śpiewać muzykę poważną, operując klasyczną emisją, a zarazem za chwilę śpiewać w rejestrze piersiowym niezwykle swingująco, na przykład Night and Day. I Małgosia to potrafi. Czy możesz powiedzieć coś więcej ze swojego punktu widzenia? Może dodam tylko nazwiska kompozytorów. No ale przecież coś o sobie miałaś powiedzieć. Ach, myślę, że Państwo już przeczytają na koncercie w moim życiorysie. W każdym bądź razie chciałam zaprosić, bo muzyka będzie cudowna. Astor Piazzolla, Villa tak. Lobos, Fryderyk Chopin, Cole Porter, słynne nazwiska muzyki amerykańskiej i europejskiej. Michel Legrand, nasz ulubiony. No bo wiem, że ty po francusku też bardzo dobrze śpiewasz. Tak. Zapraszamy niesamowite, serdecznie. Niesamowite. Koncert, dochód z koncertu przeznaczony jest na badania nad epilepsją przy Uniwersytecie Torontońskim. Zapraszamy Państwa serdecznie. A ponieważ świat ten jakże dziwnym jest, pozwolę sobie zaśpiewać i również piosenki Czesława Niemena. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa niezwykłe przeżycie i wspomnienie.